Hej, z tej strony Natalka i dziś chciałabym Wam pokazać rzeczy, które warto, a nawet trzeba zabrać ze sobą na zawody, aby być dobrze przygotowanym do startów. W tym filmie chciałabym Wam pokazać rzeczy, które musicie obowiązkowo zabrać ze sobą na zawody, ale również takie, które ułatwią Wam organizację pracy podczas startów, no i dodatki, które moim zdaniem również są ważne, żeby ze sobą zabrać na jakieś wyjazdy. Jedna z najważniejszych rzeczy to koszula konkursowa oraz frak. Koszula musi mieć obowiązkowo stójkę, jednak jej kolor nie jest określony. Frak również może mieć różne kolory, jednak nie możemy o nim zapomnieć, ponieważ jedyną opcją startu bez fraka jest gorący, upalny dzień i zgoda od sędziów. Jeżeli chodzi o brydżesy na zawody, to nie muszą być obowiązkowo białe, jednak muszą być jasne. Więc tak jak już wcześniej wspominałam, taki strój schludny, ubrany, czyli frak, koszula konkursowa i brydżesy oraz oczywiście długie skarpety, na które później nakładamy albo oficerki, albo sztylety z czapsami, będą nam bardzo przydatne, a nawet obowiązkowe w ubiorze na zawody. Czyli pierwszy pakujemy frak, później przechodzimy do koszuli konkursowej, którą sobie wybraliśmy, a następnie pakujemy również bryczesy. Fajną opcją są również rozpinane spodnie z busem. Jeżeli ubieramy się w białe bryczesy przed samymi startami i jeszcze przed ubraniem konia, możemy je sobie założyć na siebie i nie martwimy się o to, że na białych bryczesach czy po prostu jasnych pojawią nam się jakieś plany, bo zakryją nam białe bryczesy i dzięki temu, że mają zamek, bardzo szybko się je ściąga. Dlatego pakuję również takie spodnie i oczywiście długie skarpetki. Tutaj mamy torbę na oficerki, ja aktualnie mam sztylety z czapsami, ale jeżeli ktoś posiada oficerki, to na pewno taka torba będzie dla Was ułatwieniem, ponieważ wyczyszczone buty nie będą się brudziły i będą dobrze zabezpieczone. Pakujemy buty w torbę i stawiamy obok naszej walizki. Kolejną fajną rzeczą jest pokrowiec na kask, który możemy sobie go tam włożyć i na pewno podczas podróży nic się z nim nie stanie i nie będzie miał żadnych wgnieceń i nie będzie pobrudzony. Ostatnio moim ulubionym odkryciem jest etui na paszporty. To naprawdę bardzo pomocna rzecz, jeżeli ma się tym bardziej dwa konie, to te paszporty i dokumenty są w jednym miejscu i mamy pewność, że wszystko zostało wzięte i zabrane z domu. Więc na pewno jak ktoś ma dwa konie albo jeszcze więcej, to będzie to dla niego bardzo dobra sprawa. Kolejną przydatną ze względów bezpieczeństwa jest apteczka. Tutaj akurat mamy apteczkę z Efola, którą widzicie i ma wszystkie niezbędne rzeczy, gdyby coś się stało. Tutaj akurat mamy okład chłodzący, a następnie opatrunki bardzo różnego typu, więc jak coś by się stało i byłaby jakaś potrzeba, to na pewno dopasujecie. Zestaw również zawiera krem na rany i otarcia oraz tutaj mamy jeszcze taki worek z Efola, w który możemy sobie wszystko wsadzić. Super opcją na początek rany jest właśnie tutaj, pokazuję, plaster ochronny w sprayu. No i tutaj jeszcze dodatkowo mamy maść rozgrzewającą. Taką apteczkę też dobrze spakować do walizki ze względów bezpieczeństwa. No i jeżeli ktoś jeździ w rękawiczkach, to oczywiście również je pakujemy. Warto jest również powiedzieć o elektrolitach. Tutaj mamy aktualnie elektrolity z Jarowi i również je zapakujemy, ponieważ są bardzo ważne. Gdy już skończymy się pakować, możemy jechać na zawody albo na jakiś wyjazd.